Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, który poprawia właśnie sobie fotel i nie wie po co to mówi. Witam się z wami po raz kolejny w Darksiders Warmastered Edition z łańcuchem od Huani, zdobytym w poprzednim odcinku, zaraz przed wejściem do leża, to chyba dobre określenie w sumie. Obserwator, powiesz coś? Of this outfit. Możesz robić za cel. No dobra. Otwieramy przejście i lecimy na bossa. You honor me with your presence, horseman. There are so many stories about you. You have killed three of the chosen, taken their hearts, disturbing. Is that why you have come? To slay the final tower guardian? To take my heart? Did Samael tell you how he came to bear his tainted blood? Why his accursed power beats within our breast? It is not the tower that the chosen protect, horsemen. Our charge is to prevent Samael's return at any cost. You may kill me and return to Samael with my heart, but in him, you will face a threat greater than all the chosen combined. I did not come for your counsel, Spider. Or your stories. My children will dance to the music of your screams. We shall see. Na start. Leci łańcuch, a ja razem z nim. Łożeś ty, co to za teleportacje? Wow, a masz coś trochę bardziej odkrywczego do powiedzenia? Ale jak normalnie Babsztyl się teleportuje? No. No nie złapie mi jej, no. Wojna! Ciekawe.
A, tego się nie spodziewałaś, co? To mi nie wyszło, delikatnie mówiąc. No czemu się nie przyciągam do niej, kiedy ona jest w powietrzu? Wiesz co jest najgorsze? Nie mogę użyć siewcy, bo ona momentalnie po prostu się odteleportnie ode mnie i tyle będę miał z tego ataku. Dajże się zabić. Dobra, zmień sobie może na kosę. Jak chcesz, to mam jeszcze to leczenie, muszę o tym pamiętać. Się to leczenie tam na dole, nie? Nie to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Jakby dlaczego ten atak, ten jest taki szeroki, a... Znaczy nie, ty, Boże, co ja gadam w ogóle za głupoty? Dobra, czas na leczenie. I może na... troszeczkę ostrzy. No i to mi tak troszeczkę nie wyszło. Czy spróbuję z tym siewcą? No, tnij ją! Nie wiem, trzecia faza. Nie wiem. Będę dość sporo teleportów używa. No właśnie, chyba mi ułatwiłaś robotę, wiesz? Doskonale. Raz, dwa i dziękuję. Oj, to bardzo ułatwiła robotę. Nie zazdroszczę. Samael will be waiting for the last heart. You think he's going to let you live long enough to collect on your end? Serce wybrańca i kamień życia. Ło, i skrzyneczka. Ej, no ale co? Czemu z duszami? Czy czemu? Nie czemu z duszami, znaczy, no tak, no trochę czemu z duszami, bo spodziewałem się czegoś więcej. No dobra. Skoro to tyle... O serio? I to było zaraz wyjście stąd.
Super, to mnie te dzieciory dopadły. Dobra, Pożogo, jedziemy. A konkretniej jedziemy do wieżyczek tych takich. Ponieważ, jak dobrze pamiętacie, tam znajduje się właśnie taki punkt zaczepu, który ja z ogromną chęcią sprawdzę, co kryje. Tylko w sumie chyba, żeby to zrobić, to muszę najpierw wchodzić do Wulgrima i się przenieść, tak? Czy... Nie, bo jestem już na prochowisku. No tak. Czyli jak teraz tym przejadę... W ogóle jestem ciekaw, czy pojawi się jeszcze jakiś taki most, czy to jest tylko jeden. Ale nie, no zajebiście to wygląda. I dziękuję bardzo, jestem na prochowisku. O, dobra, tu jest ta jeszcze aktywna wieża. Dobra, Pożoga niech leci. I pyk, idealnie. O, dobra, chronomantę mogę sobie tutaj rzucić. Mogę się... No, nie do końca to chciałem zrobić, ale powiedzmy, że wyszło. A mogę się tak przyspieszyć dzięki temu łańcuchowi. Właśnie dzięki temu, że on doczepia się do że mogę nim strzelić w element otoczenia, po którym mogę się wspinać i do niego też dociągnąć. Co myślę, że mocno będzie przyspieszał wspinaczkę. No, a przynajmniej mam taką nadzieję. Bo to jest też zależne w sumie, gdzie mnie dana ta będzie prowadziła, nie? No ale dobra, jestem już tutaj i... Dobra, już myślałem, że pomyliłem miejscówki, ale nie, to jest dobre miejsce. Dobra, czyli tak, czy tu się coś kryje? Dziwo, nie. No dobra, mogę to wyłączyć przynajmniej. Okej, wyłączenie tego otwiera mi chyba przejście. Gdzieś. W sumie nie do końca jestem pewny, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale zaraz się przekonam. Dobra. Także do dziurwy. Okej, jednostronny korytarz. Dobra, może nie jednostronny, ale tam. Jest ten ultimate artefakt! Co my tu mamy? Artefakt dowódcy! Ten ornament nosi symbol okrutnego generała Legionu. Jego imię dawno już zostało zapomniane, lecz cząstka jego niewiarygodnej potęgi nadal drzemie wewnątrz. Zanieś go Wulgrimowi, a otrzymasz nagrodę. To jest ten Ultimate Artefakt. Okej, tylko teraz tak, tędy się nie wrócę, czyli muszę pójść w tym kierunku. Dobra, teraz tak, wyjdę tu. To się zajebiście składa, bo tam... Tak, o tym zapomniałem. Chronomanta. Bardzo chętnie spowolnię czas, żeby nie musieć się zbytnio męczyć z tymi durnymi roślinami. To chyba jest jakaś forma demonicznej narośli, ale tu jest kolejny punkt zaczepu. No dobra. W górę. I co jest tam? Czy wróć? No, ja wiem, że jest tam rogata skrzynka, ale nie wiem w sumie nic poza tym. Dobra, są też demoniszcza, których z wielką chęcią się pozbędę. Może jako siewca, ten już do wykończenia, czyli może tak ze dwa ciosy te silne, tak, wystarczyły na spokojnie. Ten już padł, o, oczywiście, żeby nie było za łatwo. No, ale dawaj, jeszcze jeden, a ja nie zdążę.
No ale dobra, ten dodatkowy cios wystarczył. No to poproszę o cierpienie. Także wyzdychajcie. A ja otwieram skrzynkę. Dar waśni! Zdobywasz mistrzowskie umiejętności strzeleckie, dzięki czemu znacznie wzrasta skuteczność w walce z dystansu. Jak to dziwnie wygląda, jak to tak opatula wojnę. Dobra, to jest kolejny chyba legendarny upgrade. Tak jest! Okej, i co to daje? Premia za użycie. Zwiększa obrażenia zadawane bronią. Okej. Gromadzi gniew po śmiertelnych ciosach. Gromadzi chaos po śmiertelnych ciosach. Nice. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane bronią dystansową. Zwiększa obronę przed atakami dystansowymi. Ej, zajebista rzecz. Okej, no to to sobie wpakuję teraz w rękawice. Bo mam opcję tego upgrade'a, plus dodatkowo jeszcze te gromadzenie gniewu. Czyli może teraz będzie miał jakiś... Będzie sens używania tego. Łaski. Okej, okay, a teraz do Fulgrima to chyba będę musiał iść tędy i potem tam. Jeśli dobrze kojarzę. W sensie przeskoczyć tutaj i tak jak mnie fabuła... Chciałem być stresowany, nie wiedzieć czemu. Tu... A no chociaż w sumie to nie. W ogóle znowu się ziemia trzęsie, skoro już zabiłem tego robala. W sumie to nie do końca. Czy mogę użyć łańcucha? Nie, niestety nie mogę użyć łańcucha w wodzie. Troszkę szkoda. Dobra, nie, bo teraz nie muszę iść do Fulgrima. Tak od razu, w sensie mogę tu wyskoczyć. Teraz tak, jakoś zabiłem czerwia. O, widzę, jeźdźcy się ponownie pojawili. To mogę przyzwać sobie pożogę i po prostu wrócić się tamtędy. O, tam w ogóle widzę jakaś ta. O, jedziesz, 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 jedziesz. No ten top zdechł momentalnie. Dawaj, szczylej. Wojna szczylej! No, elo. Dobra, zmiana broni. A, jest niemożliwa podczas jazdy wierzchem. Dobra. Gdzieś tu. O, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. O, tu. Tutaj mamy te kryształki do rozbicia. Jak ta rękawica fajnie wygląda z tym upgrade'em. Uuuu, upgrade paska gniewu. Jak ładnie. To jest który? To jest trzeci z czterech odłamków. Ach, tylko niestety nie odnawia mi to gniewu przy znalezieniu. Chociaż biorąc pod uwagę, ile mam dusz i co mogę sobie wykupić za większość tych rzeczy, no to nie jest to chyba aż tak dziwne. Dobra, tu jest ten punkt z powietrzem. No, taka szybka eksploracja może być spoko, mi się wydaje. Dobra, pożoga, żeby troszeczkę się przyspieszyć. Dobra, i teraz gdzie się mam dostać? Troszkę niżej. Dobra. O, proszę, kolejny artefakt. Artefakt żołnierza tym razem. Jestem ciekaw, ile dostanę za tego artefakta o dowódcy. Okej, dobra, tutaj się chwycę na szczęście. Teraz tu. Okej, to jest ta wieża cała. Coś tu jest? Może? No i nie powiedzcie mi, że to jest po prostu pusta droga. A nie, dobra, tu się... Jezus Maria, jakbym to przegapił, to na momentarzu to zobaczył, to bym sobie pluł w mordę, nie? Mam zasięg? Na szczęście mam. To jest chyba szczyt tej drugiej wieży. Tylko jeszcze wyżej rogata skrzynka.
A w środku fragment zbroi odchłani! Zajebiście, to już który fragment? Nie tam mną? To już 8 fragment! 8 z 10 fragmentów zbroi odchłani! Pań! Kurde, mogę sprawdzić, czy mogę tak sobie wezwać pożogę w powietrzu. Tak zmarnować okazję. Nie wolno tak robić, nie wolno. Okej, okay, i... Dobra, pożoga odesłana, bo... To chyba nie miejsce dla kunia, mi się wydaje. To jest dla mnie zajebiście dziwne, bo ona spokojnie powinna móc tutaj sobie podjechać. Ale spoko, jest Vuldrim. I minęło... Chyba taki średnio jest przejęty tą śmiercią. Dobra, mam chyba 2 artefakty żołnierza i ten artefakt dowódcy. Ile za to dostanę łącznie? Nice! Ale czy ja dobrze widziałem? Za artefakt dowódcy, czyli ten do zdobycia najpóźniej w fabule, prawdopodobnie, dostałem 5000 dusz. 5000 dusz. I nic więcej. W sensie, no nic więcej. No jeszcze dodatkowo dostałem tego. To opętanie jeszcze wezmę. Sobie naładować siewce. Tak, tego to oczywiście jeszcze muszę przypisać. Chwilkę Dobra, tutaj może inaczej. To już przypiszę w tę stronę. Szybko siewca. Vulgrim po raz kolejny. Większa esencja życia. Dziękuję. Tutaj nic więcej nie ma do upgrade'owania. Naprawdę, czemu ja nie mogę sobie wykupić kolejnych tych naczyń? 4, a tu jeszcze ewidentnie jest miejsce na kolejne 4, tylko nie wiem, dlaczego ja nie mogę tego przepisać sobie. Ale dobra, odpalamy żmijową jamę na... znaczy na do palącej szubienicy i... chyba czeka nas pogadanka z Samaelem, bo... no, zrobił nas w konia! Wykorzystał nas, żebyśmy zabili wybrańców, którzy po pierwsze, z tego co zrozumiałem z gadki z Slifą, posiadali jakąś część jego mocy, a po drugie byli trochę takimi strażnikami dodatkowymi tego więzienia właśnie, tej palącej szubienicy. Dobra, odezwiesz się coś jeszcze może, Vulgrim? Nie. Ja już miałem powiedzieć, że chyba nie ma wrogów, co? I tak, nie ma wrogów, że jest ich pełno. Ej, ale... wojna! Strzelaj, proszę. O, no teraz to jest diametralna różnica. No chodźcie. No, teraz mam ładowanie się gniewu, samoistne, plus dodatkowo jeszcze ładowanie, właśnie ładowanie, mam dostaję gniew za walenie tą naładowaną gwiazdą, gniew za ciosy kończące i to chyba jeszcze więcej za finishery. O, trochę was tu dużo. To dziabiemy. No i dziękuję, typa już nie ma. Jednym słowem tyle go widzieli.
Nie mam zasięgu ich niestety, więc się przelecę. W ogóle to ładowanie tego w powietrzu. Tak epicko wygląda. I ja właśnie tą gwiazdą zniszczyłem pocisk tego nietopera. Nice. Dobra. O, Samael już kroczy. Dobra, gościu. Lepiej, żebyś miał dobre wytłumaczenie. I was beginning to worry you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Did it amuse you to deny me what's rightfully mine? With my powers restored, I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could, but I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest or revenge when I see one. And revenge I respect. As for the details of my resignation... well... I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the destroyer, Samael? See your journey to its end, horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. Ty, ale mi te... Ten naładował, stworzył mi żmijową jamę pomarańczową, czyli jakby chyba takie pokazanie, nie wiem, czy to jego jama mi się wydaje, czy coś? Nie jestem do końca pewien, ale kurde. Mimo iż nas zrobił w konia, to kierwa honorowy jest. Wojna wywiązał się ze swojej części umowy i Samael też. No i dobra. Czarny tron. Przejście jest za mną, ale jesteśmy w tej wieży niszczyciela. Okej, tu. O. Widzę jak w pustce. No brawo, popisałeś się. Ej, a tam co, dusze są? Czy jak? No, naciskaj ten guzik. I twórz mnie tę drogę. No, może czekam kawałek, żeby to się wytworzyło, zanim ja z tego zlecę. No i dobra. Otwieramy. Anioł? Ej, czy to jest kolejny boss? Mamy tutaj anioła. To do either. Listen to me. The gate must be shut. The
tower must be cut off from the well. It is from the well that the Destroyer draws his power. The Well of Souls? Millions of souls, yes. Enslaved, twisted. A corrupt power to fuel the Destroyer's armies. You are stewards of the underworld, watcher of the well. Not a single soul flows back into this world without you knowing. Unless, Gatekeeper, you opened the way. The Destroyer sent the mightiest of his chosen against me. I fared no better than you did, Horseman, against Straga. Straga, you will take me to him. You have my word. Then tell me what I must do, Angel of Death. Anioł śmierci, Azrael. Please, you must find some way to draw power to this chamber. Okej, widzę trzy jakieś rzeźby, czyli pewnie. Please, you must find some way to draw power to this chamber. Czyli trzy pewnie jakieś pomieszczenia. Dobra. Stamtąd przyszedłem. O, tu jakaś taka kulka, widzę, jest. I ta kulka celuje prosto w łeb tego. Nie wiem, czy to nazwać posągiem, czy po prostu lewitującą czaszką. W łeb tego czegoś. Oho, chyba już. Wiem, do czego są tamte panele. Jakieś mi się napada. O, właśnie te. To będą jakieś portale, jak nic. Bo tu są co najmniej chyba trzy takie. Dobra, w sumie, czy ja mogę to strzelić? Mogę, ale niewiele to robi. Ciekawe. Dobra, ale jakby co mi to daje? Czy dolecę tam może? Wow, o dziwo, złapał się. Mimo iż nie miał kompletnie prawa się tego chwycić. Akurat teraz się nie chwyciłeś? Poważnie, wojna? Zrobiłem ci coś? Dobra, tu jest otwarte teraz przejście, więc mogę użyć tego i przejść tutaj. No kretyn, kretyn. Dobra, tu jest kolejny. Guzik. Zmieńmy to. Tutaj. Tu jest skrzynka z duszami, która w sumie jest mi totalnie zbędna, biorąc pod uwagę, ile ich mam przy sobie. Prawie 78 tysięcy. To ja od razu w sumie zamiast na ziemię wejść, to się do tego. Złapania od razu krawędzi przeszła gra. Dobra, nie, tam nie mam zasięgu. O, ale chyba mogę mieć. Albo mogę sobie. Tylko teraz nie spadnij. Tylko przejście stworzyć. A tutaj. Jakby ja mam wrażenie, że teraz tak trochę kręcę się w kółko. Znaczy w kółko. Bez sensu po prostu. Bo jest tam gdzieś pokazane, że mam tutaj otwarte przejście. O, tam właśnie. To muszę jakoś. Czy jak ja w to w sumie rzucę, to właśnie. Jak zareaguje?
Może to jest do huśtania się. Jezus Maria. Dobra. Tu rzut. Dobra. Czyli chyba wiem, po co jest to przejście na górze. No, poza ewentualnie jeszcze zabawą z portalami, bo mówię, jakieś portale tu będą, na pewno. Bo tych paneli jest za dużo. Dobra, nie, bo jak strzelę w to, to nie ma sensu. No i to jest tak specjalnie, że mógł tutaj użyć gwiazdki i rzucić w to. No, nawet rzut kamery pokazuje, że właśnie rozgryzłem to. Kurde, trochę mi się broń zbugowała. W sensie ten efekt właśnie tego legendarnego upgrade'u. A jak sobie ten wyglądał? O, wygląda fajnie. Ale nie. Ty, a jeszcze w sumie na tym jak dam, na kosie. Jeszcze muszę sobie wyekwipować. O, proszę bardzo, i to pokazuje moc. Dobra, czyli tak. To leci tu, to. To leci tu. To leci tu. To wraca tu, żeby mi się ciągle ten gniew nabijał, nawet kiedy nie będę. Znaczy nawet, zwłaszcza kiedy będę sobie łaził w takich miejscach. Przez jakiś czas próbując rozwikłać jakąś łamigłówkę, która wydaje się banalnie prosta. Okej, okay, walka. Znowu te panele. O, proszę, jakaś widmowa wersja. O, takie słabe masz te płotki, niszczycielu. Kto ci to robił? Jakiś cwajak podający się za eksperta z Ikei? Au. Dobra, zakosztuj mego... No nie mego. Pistoletu braciszka. Dobra, ktoś jeszcze? O, ja jestem chyba zdecydowanie za mocny, mi się wydaje, bo ta walka chyba powinna trwać troszkę dłużej. O, dobra, tutaj mogę grzmotnąć. Tam to się odwróciło. Okej, a jak to odwrócę? Dobra, to już mam prostą drogę, którą muszę przelecieć na drugą stronę. Walka? A nie tym razem, ale walka na pewno będzie. Ile tu tego? Okej. Dziwne trochę tam. O, proszę bardzo. I życie, i to. Czemu sobie nie ma życia? I dusza, chciałem powiedzieć. To jakaś ta. Nie wiem sobie, jak to nazwać. W sensie. Arena to chyba jest, ale nie wiem, chyba muszę to zaskoczyć, mi się wydaje. A propos areny? A to jakby co, nieumarłe aniołki, ale w wersji piekielnej, czy jak? Dobra. Teraz pozwolę sobie wykorzystać to, i to jest chyba moja ulubiona zdolność gniewu. Pyk! Pyk, jolo. Tylko patrzysz po prostu, jak oni, jak przeciwnicy umierają i znikają w ułamku sekundy. A i to mógł być błąd? To mógł być błąd. I to bardzo duży błąd. Dobra, wrócimy. Tego wycinamy.
Bierzemy tego. Tego. Dziękuję bardzo. No, dziabiemy gościa. Róg, ryj. Dziękuję. O, za to nie dostałem. Okej, czyli jednak nie za egzekucję. Znowu ta. Dobra, chcesz się bawić, to się będziesz bawić z cierpieniem, które na ciebie ześlę. Ej, nie, ta moc jest za OP. O, ciekawe, co też się tu kryje. Co? Kolejny hak, tylko teraz jakby na te? No, mówiłem, że jesteś z portalami. Władca pustki! Tętniący mocą artefakt, który tworzy portale pozwalające na natychmiastową podróż. Przytrzymaj prawy trigger, aby utworzyć naładowany portal. Pozwoli to wojnie nabrać o wiele większej prędkości. I za, jak rozumiem, wykorzystał przed chwilą, tak? Bo jak strzelę tak po prostu, to jest tak, o. No i mogę sobie między tym skakać. Naładowywanie portali, okej. Okay. Dobra, dobra, ale pozwól mi... Mogę to anulować? Aha, okej, okay, jak chyba przesunę, czy... A nie, czekaj chwilę, tu. Okej, okay, i jak mam w tym, jak wcisnę prawy trigger, to będzie wtedy... Znaczy lewy trigger, to... Lecę. Jak wciskam lewy trigger podczas tego, to wtedy portale się zamykają. No ale dobra, już mam 40 minut ponad. Teraz co? Tam portal, tu portal, ziup! No, a propos, właśnie gra mi powiedziała, jak to, jak usuwać portale. Nie. Dobra, tu naładowany portal, tutaj portal tak po prostu. Nią. A co, skrzynia? A, no oczywiście, że nie. Ja poważnie nie będę miał na to zasięgu. Dolecę? A czy to spokojnie dolecę? Dobra, strzał. Teraz co? To leci gdzieś w górę. A, okej, okay, tu jest jakaś ta. A, okej, okay, tutaj. To wraca, czyli trzeba się pospieszyć. No, kliknij, bo chciałem do checkpointa dojść, żeby tego nie powtarzać. Okej, okay. A w sumie mogę użyć tego. Bum. Nią. Checkpoint, please. O, świetnie, kolejna wersja gacków. W sensie zamiast tego. Dobra, to na razie. Albo w sumie nie. Czy mogę przyciągnąć? Mogę. Dobra. Czyli to będzie w miarę dobry sposób na nie. No, dziabać i dziabać. W sensie przyciągnąć jednego i potem dokończyć. No albo liczyć na to, że da mi się dziabnąć na finisher. Dobra, tu jest czysto. Tutaj lecę w górę i jeszcze wyżej. Skakuję. Tu jest jakiś znowu ten punkcik taki dziwny. Okej, jest checkpoint. Będzie walka? Jeśli będzie, to w najbliższej przyszłości. A więc na razie
jako że był checkpoint, to ja kończę odcinek, żegnam się z wami i słyszymy się, widzimy w kolejnym. Ode mnie to tyle.